Ty faktycznie, jest dym, a go nie czuć. Ty faktycznie, żelki! Zdaję sobie sprawę z tego, że rzucanie fajek to nie jest prosta sprawa. Gdy ja rzucałem palenie, wielokrotnie w sumie, to zawsze dla mnie limitem były te 3 dni. Uuu, dwóch facetów samotnie w szatni. Co się stało? Uderzył się? Musisz płuca wyczyścić, zaciągnij się e-fajkiem. Witam was serdecznie w dzisiejszym filmie na kanale Lakardum, gdzie wspólnie sobie obejrzymy nowy odcinek naszego ulubionego paradokumentu, czyli oczywiście paradokumentu pod nazwą Szkoła. Konkretnie odcinek 844. Oczywiście jak zawsze na początek proszę was o łapkę w górę i subskrypcję, a także wejście na mojego Twitcha, Instagrama i Twittera. I od razu na początku odpowiem na pytanie, które na pewno się pojawi 100 razy. Skąd jest ta koszula? Nie mam pojęcia. Dostałem ją dosłownie od widza. Więc może, nie wiem, Wicki się zapytajcie, tylko musicie ją znaleźć najpierw. No i dobra, oglądajmy. Zapraszam. Maciek Kostecki z drugiej do liceum za namową dziewczyny 2 dni temu rzucił palenie. Muszę przyznać, że 2 dni to całkiem długo. Osobiście jak ja rzucałem palenie, bo tak, zgadza się, kiedyś paliłem papieroski, Jezus Maria. Czy mi się wydaje, czy generalnie kanały Family Friendly raczej się nie przyznają do palenia papierosów? Whatever. Gdy ja rzucałem palenie, wielokrotnie w sumie, to zawsze dla mnie limitem były te 3 dni. Pierwsze 3 dni zawsze były najgorsze. Jak się przetrwało te 3 dni, potem stopniowo już się zaczynało zapominać o tej potrzebie palenia, że chce się nikotyny, tak dalej, tak dalej. I z każdym dniem dosłownie było coraz lepiej, więc naprawdę warto próbować rzucić i przetrwać nawet te 3 dni na początek. A tak jak powiedziałem wcześniej, fakt taki, że rzucałem palenie chyba 50 razy, to jest nieważne, to olejcie, olejcie to. Chłopakowi jest bardzo trudno wytrzymać bez papierosów i postanowił, że jednak zapali. Goście, ale on już raczej nie ma. Ty nie miałeś rzucać? No, rzuciłem. To po co ci fajkę? O Jezu, żeby zajarać. Obiecałem Indze, że nie będę palił, ale wytrzymałem 2 dni, a już nie mogę. Skręca mnie i... No, no jak masz tego sztuka, no to chodź, zajaramy go na pół. Maciek? O, cześć, Inga. Ślicznie wyglądasz. Ej, dzień dobry. Co wy tu robicie? Dzień dobry, panie profesorze. Lekcji raczej tutaj nie będzie, także do szkoły. No tak, my właśnie szliśmy do szkoły, prawda Maciek? To nie prawda, stójcie, to oczywiście. No. A pan profesor tak sobie po prostu zignorował ucznia, który sobie pali na terenie szkoły. Po prostu go tak olał, no nie? Maćkowi jest głupio przed dziewczyną, że nie udało mu się zerwać z nałogiem. Tymczasem ta jest zawiedziona jego zachowaniem. Maciek, co? No kurde... Przecież obiecałeś mi, że nie będziesz już palił, no. Inga, ale ja nie wytrzymam bez palenia. Inga, musisz zrozumieć, że palenie papierosów jest częścią mojej osobowości. Ja naprawdę zajebiście cool wyglądam, gdy palę papierosa, no. A bez papierosa? Zwykły chłopak, no. I co z tego, że zdrowy chłopak? Zwykły chłopak, no. Przeciętny. No wytrzymasz. Przecież dobrze wiesz, że nie chcę, żebyś palił. No dobra, ale to jest silniejsze ode mnie. No, ale wytrzymałeś już 2 dni. Później kolejne 2, dalej samo pójdzie. Inga, nie dam rady. Dasz radę, przecież wiesz, że fajki to jest trucizna i nie dają żadnych korzyści. Poza tym ja nie chcę, żeby mój chłopak śmierdział i się jeszcze truł. No dobra, ale ja to wszystko wiem, tylko co ja mam zrobić, żeby nie palić? Ja gdzieś słyszałem, że podobno zmęczenie fizyczne pomaga w niepaleniu. Nie wiem, poboksuj czy coś w ten deseń, stary. O, zresztą tutaj idealnie twoja dziewczyna stoi przed tobą, to poboksuj, śmiało. No właśnie, nie palić. Jest wiele osób, które paliły dużo dłużej niż ty i dały radę rzucić, więc ty też dasz radę rzucić palenie. Mhm, ciekawe jak. No, przecież ja ci pomogę. Kupię ci coś słodkiego w sklepiku, dobra? Czytałam w necie, że jak jesz słodkie, to ci się chce mniej palić, okej? No, dobra, spróbuję. Zdaję sobie sprawę z tego, że rzucanie fajek to nie jest prosta sprawa, ale ja naprawdę nie chcę, żeby Maciek palił. No, wytrzymał już 2 dni, to może mu się uda. Pomogę mu, jestem dobrej myśli. Maciek, mimo obietnicy złożonej dziewczynie, nie zamierza przestać palić. Myśli tylko o tym, by znaleźć kogoś, kto poczęstowałby go papierosem. Dzięki Bogu! Naprawdę dzięki Bogu, że Maciek jest uzależniony od papierosów, a nie od czegoś innego. Bo jakby on był uzależniony od narkotyków, to by nigdy z nich nie wyszedł z taką słabą wolą. Masz może fajkę, bo muszę sobie zajarać, a powiedziałem Indze, że rzucę palenie, ale nie ma takiej opcji. Widzisz, stary, że palę tylko papierosy. Kurde, no szkoda. No ale może tego spróbujesz, co? Ty, no w sumie nie myślałem o tym. Mówię ci, według mnie super sprawa, naprawdę. No dobra, ale w jakim sensie? Nie truje, nie śmierdzi, zarąbiście wygląda w dodatku. Dosłownie smakuje tęczą byku. Nie, nawet nie żartuję. Tyle jest smaków tych likwidów, że można nawet smak tęczy znaleźć. O, ale chmura! Ło, byku, co masz na grzałce? Mordo, mam smak 3-daniowego obiadku. O, zupa ogórkowa na początek. O! Potem jest smak schabowego z ziemniaczkami.
a na deser sernik mamusi. No ja już się dawno przerzuciłem i mówię ci, jestem mega zadowolony. Ty, wiesz, palę sobie nawet w domu, gram sobie na kompie, palę, nikt tego nie zauważy, no bo nie czuć, nie? No dobra, Olega, dasz tego spróbować? Zobacz sobie, no. Tylko sprawdzę, czy nikt nie idzie. Dobra, jest wolna. Kasper Boński, nie rób tego! Już palenie zwykłych szlugów jest lepsze! W sensie, zwykłe szlugi nie są wcale zdrowsze czy coś w ten desen. Nie, absolutnie nie. Po prostu palenie zwykłych szlugów jest mniej wstydliwe niż palenie e-papierosów. Dosłownie! Palenie e-papierosa jest wyznacznikiem bycia frajerem. Mówię zupełnie serio, te osoby, które palą e-papierosy jeszcze w miejscach publicznych, to są najgorsi ludzie we wszechświecie. Bo gdy mamy osobę niepalącą, taką jak choćby ja, to nie ma po prostu lepszej sytuacji niż ta, gdy idziecie sobie chodnikiem, przed wami idzie jakiś typ, który sobie właśnie pali e-papierosa, puszcza gigantyczną chmurę na pół ulicy i ta chmura leci centralnie w waszą mordę i czujecie ten zapach malin czy jagodzianki. No to jest świetnie. To był sarkazm, mordo, ja nie chcę czuć tego gówna. Ty, faktycznie. Jestem, a go nie czuć. Ty, faktycznie! Żelki! Mówiłem? No mówię ci, jak chcesz to ci sprawdzam, mam w domu drugiego. Ale ty, tak serio? No powiem ci, mówię, za 5 dych, taniej nie znajdziesz. Będziesz miał super gadżet w zarąbistej cenie. I możesz palić wszędzie, nikt tego nie czuje, nawet w kibu się skitrasz i nie ogarnie. Ty, no dobra, no to chcę takie coś. No to ja na następnej przerwie skoszę do domu i ci przyniosę. Jest twój, pasuje? Dobra, to dzienny stary. Oj, duszku. To jest czadowy pomysł, żebym kupił od Olka tego e-papierosa. No to nie jest... Nie! Nie! Który nie truje, a w szczególności nie śmierdzi. Normalnie Olek spadł mi z nieba. Ja nie będę palił zwykłych fajek, no a Inga też się pewnie ucieszy. Ekstra. Ewelina Osuch z pierwszej C prowadzi szkolną drużynę cheerleaderek. Czekaj chwila, mamy tam cheerleaderki, uuuu. Dobra, przewijam. Mimo, że chciałbym obejrzeć te cheerleaderki, to przewijam. Maciek nie potrafi rzucić palenia. Chłopak umówił się w radiowęźle z Olkiem, który na przerwie poszedł do domu po e-papierosa. Siema stary, siema. Patrz co mam, tu masz e-papieroska, Oja. A tu masz kilka wkładów. I ale tak mi nie są potrzebne, no. To masz gratis, nie? No. 5 dyszek dla mnie, stary, czekaj, wyskakuj. Czekaj, czekaj, już ci daję. Masz tu 5 dyszek. Ja mam nadzieję, że teraz moje palenie będzie git, a Indze pewnie też się spodoba. No, by ci służyło, by ci służyło. No i twoi rodzice nic nie poczują, gdy wejdą do twojego pokoju. Oczywiście oprócz zapachu ananasa, czy sernika, czy jakikolwiek jeszcze inny smak. A potem się tłumacz mamie, dlaczego w twoim pokoju śmierdzi marakują. No, zaraz to zrobię. No hej. O hej, kochanie. Popatrzcie, co kupiłem od Olka. No ale ty nie miałeś przestać palić, przecież to jest papieros elektroniczny. No tak, miałem przestać palić, ale zwykłe fajki, które są trujące i śmierdzące. No tak, ale to jest nadal palenie. No tak, ale zupełnie inne. Olek mówił, że jest super. Nie śmierdzi, nie truje, a w szczególności można palić gdzie się chce. Tak, najlepiej na chodnikach, na ludzi chuchać. Wiesz co? Kurwa, idę te po żelka, pierdolę. Zasłużyłem na żelkę. Przecież to lepsze niż zwykłe fajki. Nie no, może faktycznie, jeżeli masz już palić, to rzeczywiście to jest lepsze rozwiązanie niż te śmierdzące i trujące fajki. Oj, Inga, zobaczysz, że w zupełności moje palenie już ci w ogóle nie będzie przeszkadzało. No dobrze, nie mogę się doczekać. Chodźmy. Oczywiście, że wolałabym, żeby Maciek w ogóle nie palił. No ale jak już musi, to może faktycznie lepsze będą te e-papierosy. To przynajmniej tak nie śmierdzi i nie truje. What the fuck? To już chyba jem żelka, okej? Okay? Cicho, zostawcie mnie. Już chyba 10 raz w dzisiejszym odcinku mówią kwestię e-papierosy nie śmierdzą i nie trują. Nie truje, nie śmierdzi. Nie truje, a w szczególności nie śmierdzi. Nie śmierdzi, nie truje. Lepsze rozwiązanie niż te śmierdzące i trujące fajki. To przynajmniej tak nie śmierdzi i nie truje. Czy ktoś zapłacił twórcom szkoły, żeby w tym odcinku reklamowali e-fajki? Bo jeżeli tak, to ja też chcę. Ja też mogę reklamować e-fajki. E-fajki, dobre. Po lekcji Maciek chce jak najszybciej zapalić swojego e-papierosa. Tymczasem Inga ma nadzieję, że chłopak spędzi z nią przerwę. Może na tej przerwie pójdziemy razem do sklepiku. No, no to możesz tutaj postać też i sobie ze mną zapalisz, nie? No ale przecież ja nie palę. Ej, co wy tam robicie? Ej, chowaj to. Że pana to nie śmierdzi i nie truje! A, dobra, to okej, to palcie sobie, spok. Palicie papierosy? Nie no, panie profesorze, w życiu, nie, nie. Na pewno? No tak. Tak. A czuje pan zapach papierosa? Nie, nie czuję, ale z okna wydawało mi się, że widzę dym. Nie no, przecież gdybyśmy palili, to tutaj by były pety, prawda? A nic nie ma, naprawdę, tylko dobrze, rozmawialiśmy. Dobrze, dobrze, dobrze. Mam nadzieję, że jesteście na tyle mądrzy, żeby się nie truć, tak? Dobra, idziemy do szkoły. Maciek jest zadowolony, że nauczyciel nie zorientował się, że chłopak palił. Coraz bardziej mu się podoba posiadanie e-papierosa. Jak tam, jak tam, jak tam? Był przy Paulesia?
Czaisz, że nie? Pociągnąłem dyma, ale zauważyliśmy go. No i oczywiście zgasiłem swoją FIA i zero przypału. To jest to, coś mówię. E-papieros jest bezproblemowy. A, wiedziałem. A, no i dzięki, Inga, że nawinałeś Lisickiemu, że nie paliliśmy. Oczywiście musiał sobie zrobić pogadankę. A tam nie przejmuj się. Pogadał, bo musiał i tyle jego. Maciek, musisz zrozumieć, że nauczyciele w Polsce dosłownie zarabiają od pogadanek. Słyszałem, że to jest w granicach 15 zł od pogadanki. Ale nic nie wyczuł, bo tego nie czuj. To nie śmierdzi. No, to akurat prawda, że nie śmierdzi i to mnie przekonuje. No nie jestem zwolenniczką palenia, ale z dwojga złego lepsze już te wasze e-papierosy. No tak, nie śmierdzi i to mnie przekonuje. Szczególnie, że mój chłopak będzie miał raka płuc niedługo, ale to nieważne. Ważne, że nie śmierdzi. Idę coś kupić do picia. No dobra. Stary, jest dokładnie tak jak mówiłeś. E-faja i zero przypału. A, no i Inga się w końcu przestała mnie czepiać. A mówiłem? A jeszcze do tego możesz sobie, wiesz, kupić jakieś tam liquidy, pomieszać smaki. Serio? I będzie, wiesz, jak fajnie? Serio? No ja na przykład, patrz, ostatnio kupiłem kokosowego. Kokosowa faja, wiesz, jak jest zarąbista? Stary, wchodzisz na neta, mieszasz smaki, wpisujesz sobie jakiego chcesz smak. Kupujesz i wysyłają ci benzynę wymieszaną z koncentratem smakowym. Wiem to, bo sam tak robię. Nie uwierzycie, ale te gimbusy kupią wszystko dosłownie. Nie no, ja nie mogę, ale opcja. Szkoda, że ja wcześniej na to nie wpadłem. No to chodź, idziemy przetestować kokosową faję, idziemy, chodź. Nie no, wiesz co, może później, bo teraz muszę się odłożyć rzeczy i po książki z biblioteki. Ale jeszcze raz wielkie dzięki, stary. E-papieros to jest coś, czego mi było trzeba. Zero przypału zajaranie koło szkoły, zero trucia się. A, no i Inga w końcu przestała się czepiać, że palę. No i ten liquidzik, który zmienia smak mojego e-papierosa. Coraz bardziej mi się zaczyna to podobać. Dobra, stop. Jak nic, Błońskiemu zapłacili za powiedzenie tej kwestii. Coraz bardziej mi się zaczyna to podobać. Maciek jest zafascynowany elektronicznym papierosem, którego kupił od kolegi. Chłopak myśli, że palenie e-papierosa jest nieszkodliwe. Tymczasem jego dziewczyna Inga przeczytała w internecie artykuł o szkodliwości e-papierosów. No i jakby ci to powiedzieć, musisz rzucić palenie. No dobra, ale ja już rzuciłem palenie, teraz palę tylko e-papierosa. No tak, ale to jest jeszcze gorsze, bo te liquidy mają więcej nikotyny. To po pierwsze mają więcej nikotyny, a po drugie sprawiają, że wyglądasz jak frajer. No i? No i przez to szybciej uzależniają. Poza tym, większość tych liquidów nawet nie jest zbadana i mogą być trujące. Musisz rzucić palenie. O, to też jest prawda. W końcu sprzedaję tą benzynę z koncentratem smaku i nikt tego nie bada nawet. E-papierosy wcale nie są takie zdrowe, jak się wydaje. Są jeszcze gorsze niż fajki. No, dobra, ale wiesz, Olek mi mówił coś innego. No tak, słuchaj się, Olka, to naprawdę jest świetny pomysł. Musisz przestać palić to świństwo. Jeżeli masz jeszcze jakieś wątpliwości, to ja ci wyślę ten artykuł, tylko go przeczytaj, dobra? Inga, ale ja nie mam żadnych wątpliwości. Jeżeli tak bardzo ci zależy na tym, żebym przeczytał ten artykuł, to to zrobię. Zadowolona? Tak, tylko czytaj ze zrozumieniem. Dobra. Ja myślałam, że e-papierosy rzeczywiście są zdrowsze niż normalne fajki, ale pogrzebałam trochę w necie i jestem w szoku. Mam nadzieję, że Maćka to ruszy i całkowicie rzuci palenie. Maciek czyta artykuł, który wysłała mu jego dziewczyna. Chłopaka jednak nie przekonują argumenty przeciwko e-papierosom. Siema, byku, jak tam? Gramy? Siema, siema, możemy pograć. To dawaj. A jak tam liquidik smakował? Próbowałeś już? No tak, próbowałem, ale wiesz co, właśnie czytam, że te liquidy mogą być trujące. Jakie trujące? Nie masz co lepszego do roboty, tylko czytanie jakichś bzdur w internecie, stary. Jakie trujące? Mordo, nie masz nic lepszego do roboty w szkole niż się uczyć? Inga nie odpuści, to jest bez sensu. Stary, masz e-fajkę, której nie czuć. To nie jest zwykły szluk, którego wyczujesz na nie wiadomo ile. Nie pal przy niej po prostu, to się nie zorientuje. Ty, no Oleg, ale tak trochę słabo ściemniać swoją dziewczynę, nie? No ale no już raczej lepsze to, bo chyba nie mam innego wyjścia. To rób jak uważasz, widzisz, że chcę ci pomóc, to... No nie wiem, no. Ej, Maciek, mieliśmy iść razem do sklepu. Tośmy pograli, nie? No, to żeśmy pograli. No dobra, już idziemy, tylko wezmę rzeczy. Maćkowi trudno zrezygnować z palenia, dlatego nie dopuszcza do siebie myśli, że e-papierosy są szkodliwe. Zamierza jednak udawać przed dziewczyną, że z nich zrezygnował. Skoro go przeczytałaś, no to chyba wiesz, o co w nim chodzi, nie? Co dla ciebie? Marlboro czerwone. Poproszę sok pomarańczowy. Co? Dziękuję. Ja? No ale czy jeżeli go przeczytałeś, to masz jakieś przemyślenia? No tak.
No przecież wiesz, o co pytam. Inga, słuchaj, przeczytałem ten artykuł, ale to wcale proste nie było. Wchodzę najpierw na stronę, to pierwsze co wyskakuje: wyłącz adblocka. Wyłączam adblocka. Zaczynam czytać artykuł. Przeczytałem może 3 zdania, po czym nagle się pojawia informacja, że za więcej trzeba dopłacić 5 zł. No i dopłaciłem, no. I wiesz co? Przeczytałem cały ten artykuł. I srakem, pierdaken, gówno, prawda? No czy jak już przeczytałeś ten artykuł i wiesz, że pety są bardzo niezdrowe i toksyczne, to czy rzucisz palenie? Tak, Inga, rzucę palenie. Serio? Ale się cieszę. No, powiem ci, że łatwo nie będzie, ale postaram się. No dobra, damy jakoś radę. Ja znajdę w necie jakieś triki, które ułatwiają rzucenie palenia i damy radę, obiecuję. Żeby to było takie skuteczne, jak mówisz. Jeju, ale ty musisz jakoś nastawić pozytywnie. Przecież nastawienie to jest połowa sukcesu. Maciej, ewentualnie uzależnienie od nikotyny możesz zamienić na inne uzależnienie. Podobno alkohol jest fajny. Jej, pozytywne nastawienie. Dobra. Słuchaj, ale mam pomysł. No, dawaj, jaki? No to musisz oddać mi albo wyrzucić najlepiej swojego epeta. Nie no, bez jaj. No czemu? Nie, przecież nie będzie ci już potrzebny. No dobra, ale dałem za niego 5 dych i od tak go nie wyrzucę. Zresztą mogę się przejść po korytarzu i go komuś sprzedać. No dobra, no to sprzedaj komuś. Dobra, idę to zrobić. Dobrze. Nie pozbędę się mojego e-papierosa, tylko będę go palił w tajemnicy przed Ingą. No, wiem, że trochę głupio ściemniać swoją laskę, ale chyba nie mam innego wyjścia. Nie masz innego wyjścia? A myślałeś o rzuceniu palenia? Inga jest przekonana, że Maciek pozbył się elektronicznego papierosa i nie będzie już palił. Dziewczyna chce mu pomóc w rzuceniu nałogu. Tymczasem Maciek okłamał ją i ma zamiar nadal palić. On pomaga. No dobra, wielkie dzięki. Fajnie, że się tak o mnie troszczysz. Nie no, przecież wiesz, że mi zależy na tym, żebyś rzucił to palenie. No wiem, wiem. O, Olek! Co jest, co jest? Pomógłbyś mi zrobić fizę? O, Olek! Masz może liquid do e-papierosy? To znaczy, pomożesz mi zrobić fizykę? Fizę? No. Może lepiej, żebym ja ci pomogła z fizyką. Nie no, ale wiesz jak... Aha, dobra, ten dobra, dobra, dobra. Ogarniemy. A od kiedy ty, Olek, jesteś taki kozak z fizyki, co? Bo wiesz, jest taki temat, który... Twój chłopak nie za bardzo ogarnia i jak chcesz, żeby dostał piątkę, to ja mu w tym muszę pomóc. No bo wiesz, jest taki temat, który twój chłopak nie ogarnia. Konkretnie chodzi o grawitację i o to, że dwa obiekty przyciągają się nawzajem, tak samo jak ja i twój chłopak jest, przyciągamy się do siebie. Aha, no i na pewno będziecie robić zadanie, tak? No tak. Oj no, Inga, możemy sobie chwilę pogadać? Oczywiście, chłopcy, no słuchajcie, miłej rozmowy. Dzięki. Stary, nie mogłeś wymyślić jakiejś innej ściemy, żeby wyjść zajrać niż zadanie z fizy? No, stary, to było pierwsze, co mi przyszło do głowy, dobra? Dobra, ale nie możesz jej po prostu wprost powiedzieć, idę na pole, nie wiem, zajarać. Nie, nie mogę jej powiedzieć, bo powiedziałem jej, że przestaję palić i ona dobrze o tym wie i mi wierzy, no. No dobra, dobra, już się nie wkurzaj, ale no nie musiałeś ze mnie jakiegoś orła robić, no przecież jakby to lesił ustrzał, to by padł ze śmiechu, no wiesz jak jest. Dobra, chodź zajarać. A wy gdzie znowu idziecie? Ej. No idziemy z poli! Co? My? Przecież my stoimy, rozmawiamy tylko. Tak, wychodząc ze szkoły, tak? Stoimy. O, Olek, dobrze, że cię widzę. Masz jedynkę do poprawienia. Chodź, dostaniesz materiał do nauki. No, chodź. A ty się nigdzie nie szwędaj. O, dobra. Serio, Maciek? Serio myślałeś, że jestem za głupia i że się nie skapnę, o co w tym wszystkim chodzi? Tak. Oj, no Inga, nie chciałem ci ściemniać. Robię wszystko, co w mojej mocy. Staram się pomóc rzucić to głupie palenie, a ty po prostu umawiasz się z Olkiem na papieroska. Dobra, dasz mi coś powiedzieć? Nie, nie musisz nic mówić, serio. Pójdź sobie zapalić. Inga jest obrażona na Maćka za to, że chłopak ją okłamał. Tymczasem Maciek chce jej wyjaśnić, że nie jest w stanie rzucić palenia. Normalnie porozmawiać. Inga, kochanie, proszę, wysłuchaj mnie najpierw, dobra? Wysłuchasz mnie? Dobra, słuchaj, kocham palić. To tyle, co chciałem powiedzieć. Znowu będziesz kłamać? Nie, właśnie nie chcę cię już ściemniać, tylko chciałem ci powiedzieć, że nie rzucę tego palenia i dalej będę palił e-papierosa. Nie no, wspaniale! Ty wiesz, że ostatnio chłopak w twoim wieku umarł od palenia tego syfu? Inga, przestań. Mam już dość twojego śledzenia, gadania i robienia mi wykładów na ten temat, rozumiesz? A ja mam dość tego, że fajki są ważniejsze ode mnie. Jezus, zrozum, że nic nie jest ważniejszego od ciebie. Oprócz oczywiście fajków. Dlaczego nie możesz rzucić tego świństwa, jeżeli ja cię o to proszę? Bo nie chcę, bo lubię, bo mi się to podoba. A to, że fajki nie są do końca zdrowe, to mam gdzieś. No serio, jakbym gadała z człowiekiem bez mózgu.
Nie obrażaj mnie. Na świecie jest mnóstwo ludzi, którzy sobie palą e-papierosy i jakoś nic im nie jest. Maciek, no spoko, ale błagam cię, spójrz na osoby, które palą elektroniczne papierosy. No spójrz, wyglądają jak kretyni, no nie? Chcesz tak wyglądać? Chciałbym też dodać od siebie, że ja sam przez wiele lat paliłem też elektroniczne papierosy, dlatego też wszystkim mówię, nie róbcie tego. Nie jest to fajne, nie jest to potrzebne do życia, nie róbcie tego. I rzeczywiście, z racji tego, że e-papierosy nie śmierdzą, mają różne ciekawe smaczki, to człowiek tego bardzo dużo pali. Dużo więcej niż gdyby palił zwykłe papierosy i dużo więcej nikotyny przy okazji przyjmuje. I to za zdrowe nie jest raczej. Na świecie jest mnóstwo ludzi, którzy palą i umierają od tego syfu. Ale ty jesteś najmądrzejszy na świecie. Proszę cię bardzo, rób co chcesz, pal do woli. Żebyś wiedziała, że będę. Jestem wolnym człowiekiem i mogę robić, może co mi się żywnie ciszej, podoba. To jest biblioteka. Dobra. Ja też mogę robić, co mi się żywnie podoba. I nie chcę być z chłopakiem, który się truje i do tego mnie okłamuje. A ja z laską, która non-stop mówi mi, co mam robić, a co nie. No to super, już nie jesteś. Tutaj, kochani, mam teraz na ekranie idealną inscenizację tego, jak wyglądało zerwanie Kacpra Bońskiego i Julki Kostery. Maciek jest wciąż pokłócony z Ingą i nie odzywa się do niej po tym, jak dziewczyna zabroniła mu palić papierosa. Chłopak szuka Olka Szumskiego, by wyjść z nim zapalić. Dobrze, no nie powinieneś tak kontrolować. Znasz to jakiś głupot w internecie, a to naprawdę nie wie, co to jest dokładnie. Na tym całym wysrywie wykopię! Dokładnie. Jak chce mnie ograniczać, to nie będę z nią. I to proste. No dobra, to chodź. Ale gdzie? Do kibla. Tam są dziewczyny. Chodź tu. Już WF-u nie ma, a to do szatni można spokojnie wejść. Serio? No a nie? No to możemy iść. Chodź. Dwóch facetów samotnie w szatni! Dwóch facetów samotnie w szatni! Ja już w głowie mam wyobrażenie tego, jakie pojawią się plotki o tych dwóch chłopakach niedługo. Ty, ale mam... No... Dobry ten kokosowy, co jednak? Zajebisty ten kokosowy, no nie? I wyobraź sobie, że znalazłem go normalnie na ulicy. Dobrze wiedziałeś, co mówiłeś. Ale Olek, co ci jest? Zakrztusiłeś się? Coś jakoś nie... Olek. Chodź mi tak, chłopie, ciężko do dzisiaj chodzi. No to weź porządnie odkaszlij może, nie, co? Nie, mówię, ciężko mi do oddechu zapalić. Mordo, musisz płuca wyczyścić, zaciągnij się e-fajkiem. No ale weź jeszcze raz odkaszlij, no. Rozumiecie, ciężko oddech złapać. No to chodź, pójdziemy do higienistki może, co? Maciek jest przestraszony atakiem duszności Olka. Nastolatek nie wie, jak mu pomóc. Ratunku! Olek, co ci jest? Co się stało? Uderzył Olek. Olek, panie profesorze, Olek strasznie zaczął kaszleć. Masz duszności, tak? Jakąś alergię masz? Miałeś... Co ci się dzieje? Miałeś takie ataki już kiedyś? Ej, co wy palicie, e-papierosy? No, e-papierosy. Ty już zwariowałeś? E-papierosy? Zwariowałeś? Już u dyrektora. Nie obchodzi mnie, że kolega umiera. Kolega umierający też u dyrektora, natychmiast. Kładźcie tam na łóżko. Przyjdź, dobrze? No chłopak, masz duszności, upadasz na podłodze. Dobra, ja to nie po pogotowie. Tak. Chodź, siadaj. No ale z Olkiem będzie wszystko dobrze, panie profesorze. Ma być wszystko dobrze, jak już jest z nim źle. Maciek, na jakim ty świecie żyjesz? Jest XXI wiek. Wszędzie trąbią, że palenie zwykłych e-papierosów jest szkodliwe. Halo? Chciałem karetkę wezwać do szkoły na Sudecką. Powoli. Tak, no chłopak ma duszności, bardzo się doczuje. No dobra, trochę. Dobrze, słuchaj, idź przed szkołę, zaczekaj na nich. Jak przyjadą, od razu ich to przyprowadź, dobrze? Oddychaj. No na co czekasz? Dobra, idę. Spokojnie, jadą? No tak, tak. Dobra. Maciek jest przerażony tym, że jego kolega dostał ataku duszności. Do licealisty dotarło, że nie powinien palić papierosów. Dopiero teraz! Ale w ogóle w tym odcinku jakie rewolucyjne wnioski. Palenie? Złe? Uwaga, ostrożnie, przejście proszę. Olek dostał ataku duszności. Ale jak to? Od czego? No nie wiem, Lesicki powiedział, że to może od tych papierosów. No mówiłam ci przecież. No daj spokój, jestem przerażony. No ale jak ci mówiłam, żebyś przestał palić, to przecież nie dlatego, że mam takie widzimisię, tylko bałam się o twoje zdrowie, no. Inga, ale ja już podjąłem decyzję. No słyszałam, chcesz palić. Nie, ja cię przepraszam, że zlewałem to, co wcześniej mówiłaś, ale powiedziałem, że już teraz żadnych fajek, a ty pomożesz mi rzucić to palenie? No oczywiście, że ci pomogę, ale musisz przestać mnie okłamywać i już się z tym ukrywać, bo ja naprawdę chcę dobrze tylko dla twojego zdrowia, nie dla siebie. Inga, ja nie chcę skończyć tak, Olek. Odsuńcie się, zróbcie przejście. Trzymaj się. Co z nim będzie? Zróbcie przejście. Jezus, co z nim będzie? Nie wiem, mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Chłopak do wyrzucenia. Takich Olków jest setki, wystarczy sobie wybrać kolejnego. Inga, wiesz co, ja mam pomysł. Pomożesz mi, ja zrzucę to palenie, a teraz chodźmy wyrzucić tę fajkę. Dobrze. Tyle razy mówiłam Maćkowi, że palenie e-papierosa wcale nie jest zdrowe. Mam nadzieję, że teraz naprawdę rzuci palenie, a Olek wyjdzie cały ze szpitala.
Jestem przerażony tym, co się stało Olkowi. Oby mu pomogli w tym szpitalu. I przysięgam, nigdy w życiu nie wezmę już żadnej fajki. Teraz dopiero zobaczyłem, że to jest konkretny syf. Tysiące badań, setki eksperymentów, ale nie. Potrzebny był jeden martwy kolega, żeby to zrozumiał. Maciek rzucił palenie i udaje mu się wytrwać bez papierosów. Olek wyszedł ze szpitala. Olek wrócił ze szpitala i od tego dnia już nigdy nie zapalił e-papierosa. Przerzucił się na sziszę. Lekarze potwierdzili, że duszności, które miał, były spowodowane paleniem e-papierosa. Te duszności to miałem przez to, że jarałem. Jezus, Olek, ja się tak o ciebie bałem, jak nie wiem co. Chłopie, te duszności były jakieś masakra, to była masakra. Weź, ja przez to rzuciłem palenie. Daj spokój. Ja prawie umarłem, naprawdę prawie umarłem. Przez to nigdy nie sięgnę papierosa. Ale dobra, nie ciągniecie? Po tym, co przyszedłem, już nie. Stary... Dobra, mniejsza o to. Chodź, idziemy po jakąś kanapkę i gramy w piłkarzyki. No dobra, spoko. Powiedz. Dziękuję wam, kochani, serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka na kanale La Carnum. Jak zawsze na koniec oczywiście proszę was o łapkę w górę i subskrypcję, a także wejdźcie na mojego Twitcha, Instagrama i Twittera. Dzisiaj chyba był krótki odcinek w ogóle, ale z potężnym morałem. Morał jest... palenie... złe. Dzięki wielkie i do zobaczenia niedługo w następnym odcinku. Czołem! Ale nie, tak serio zupełnie, palenie złe. Nie palcie, no, no, no. Po prostu... że...